który poddaje się dobrowolnej karze z uwagi na fakt, że brałem udział czynny w napadzie na bank. Chyba możemy powoli iść. Na spokojnie, bo tu drzwi przyblokowane. Nie spieszcie się. Na luzaczku. Mamy czas. Nie Rita w prawo, no, no, no. Nie w tą stronę, pani. Czekam. Ani w drugą. Gdzie ty idziesz? No, no dawaj. A. Pasy se zapnij. O, zapięte. Na pewno? Tak. O, cholera. I bio! Cztery jednostki terenowe, a w tym jeden słot. Bagi się chyba wściekli bardzo. Nie jeden, dwa słoty. No jedna cała jednostka słotu. A no tak. Czterech ziomków. Konstruktory? No nie no, będziemy próbowali tego co zawsze działa i tyle, nie? Może tym razem się uda. Magiczne słupki. Nie wiadomo tego. Co jest, tak magicznie wolni? Ta. Ty trzymaj gaz, a ja będę klikał hamulec. Ty! Kupisz ich! Co? No, prawda. No wiesz, jak wpakowali cztery osoby ze słatu do jednego wózka, to pewnie teraz nie mogą nas dogonić, nie? Znaczy, tak. Trzymają się za nami, ale... Nie wiem, może ja nie... Może ja ich nie widzę. No ten samochód, co za nami jedzie, on zgasił światło, mi się wydaje, policyjne. To jest auto za nami? No ta. To jedno, co jedzie teraz pod prąd, no. Ale już widać, że zmienili auta. Nie jedzie za nami to jedno powolne, tylko wszystkie te... Chociaż może nie. O, łakwa, to skaczą se. Skaczą se. No dobra, ty tam melduj, gdzie są, a nie śpiewasz. Daleko. Zakrętu wyleciały trzy jednostki. Wygląda na to, że te ich auto są wolniejsze. Nie wiem, jakim cudem. Słotowskie. Przecież ja jadę zwyczajnie tak drogą, o. Wiesz, antykamacze. Może są cięższe, ale wcale nie szybsze. Ile trajdzie? No, już tutaj jest dosyć blisko teraz. No tak, teraz ona musi wyhamować. Jadą za nami twardo. No tutaj już nie będą tak twardo chyba jechali. Twardo latają. Ale niech próbują. Stawę z kitu. Jestem w szoku, aż mi głupio. Bo mi się wydaje, że oni teraz mają problem z nadgonieniem bardzo. Tak. Bo cały czas ich słabo widać. Nie no... Nadganiają. Ja się od czasu do czasu odwracam, ale jakoś tam ich nie widzę za dobrze. Ja cały czas patrzę. Jakbyś teraz skręcił do góry, to by nie widzieli, gdzie jesteśmy. No wiem. Dlatego nie skręciłem. Coś mi się należy za to ładne traktowanie. Dobra, jeden karakara tylko. Widzieliście ich jeszcze, jak skręcaliśmy? Nie. Znaczy tak, ale nie, to było tak, wiesz, takie... Myk, wiedziałem, że wyjeżdżają, po prostu sygnał widziałem. Ja to się kurwa chyba poddam normalnie. Ja nie wiem. Gdzieś się chyba zgłoszę bez kitu do będą policji i się poddam. Będą nas do wojska, my się szkolimy na wojskowych. Poważnie, i... Policji w ogóle nie ma. Nawet jak się chcesz dobrowolnie zgłosić, to nie ma do kogo. Naprawdę muszę być bardzo zajęci, nie? No. Do sędziny mogę też zadzwonić w sumie. Halo. O, słyszę policję. Hej, siema. Jaka? Ej, co tam porabiasz? Ja nic, czekam sobie na mojego partnera. Gdzie czekasz? Na komendzie. Co? No. Ty, ja co robi Majku rolu, nie wiesz? Nie wiem, a co? A nie, próbuję się z nim skontaktować i bardzo mam jak. No to nie wiem. Ale na radiu nic nie mówi? Nie. Ojoj. Może to dlatego, że ja mam przydział w Sandy, a on jest w LS. Może dlatego. Czemu macie bramę otwartą? Gdzie? No, na garaż. Z przodu czy z tyłu? Z przodu, a ty jesteś z tyłu? Z przodu garaż, otwarta brama, czy z tyłu na garażu? No mówisz, że z przodu, no. No to z przodu zawsze jest otwarte. Serio? No. Ładnie, widziałem. A ty gdzie jesteś? Na Sandy. Myślałem, że w les. Nie, na Sandy. Stoją jakieś policjanty tam, ale nie wiem, można wjeżdżać na wasz parking z przodu, czy nie? No tak nie za bardzo. No jak nikogo nie ma na tej, na recepcji, no to dokoją się zgłosić. Weź tam koło komendy, stań z tyłu i krzycz do nich. Na pewno przyjdę. Co? No, dobra, no, stoję i krzyczę. Krzycz pomocy, to przyjdę. Halo!
No na rejestr. Wow! Sorry. Sorry mi powiedział! Co to było? Ale proszę pana, wszystko w porządku. O, ja pierdzielę. O, chociaż przeprosił. Czemu pan zostawia bramę? No nie zastawiam, potrzebuję policyjnej troski. Nie ma was nigdzie, to podjechałem tu i trąbię i krzyczę do was, żeby pomoc uzyskać, no. Na komendzie tutaj pan na parkingu zaparkuje. No ale na komendzie nikogo nie ma, no. Ja przecież cały czas jestem. No gdzie? Na parkingu pan jest, a nie w komendzie. No dobrze, zaparkuje pan tutaj. Dobra. A mogę na parkingu jednak, bo mi zapierdzielam auto. No to pan nie zamknie. No. To jest parking policyjny. Ej, bo nie mam kluczy. Ta, nie mam kluczy. Będę pilnował spod komendy na pewno. Na pewno nie. Ewentualnie możemy przejąć. Ej, Majku Rolu jest na służbie jeszcze? Ale możliwe, że jest. Ej, a dowie się pan? Ale, no jest, ale aktualnie zajęty, a co? A czym jest zajęty? No jest bardzo zajęty. O, pan powie, że Bob Black się zgłosił do niego. Ale w jakim celu? W bardzo ważnym celu, abyś wiedział, o co chodzi. On... Nie wiem, czy aktualnie da radę podjechać, ale spróbuję zgłosić. To ja mogę poczekać. Dobra, moment, chwilę pan poczeka. Manewr, przepraszam, bez kitu. Staranował mi auto. Myślę, że w jego oczach to aż tak źle nie wyglądało, bo jego radiolka w ogóle nie... Jakby nie przejęła żadnego impetu uderzenia, nie? Jakby pojechał prosto jak pociąg, wiecie, o co chodzi. Nie było żadnej kolizji po jego stronie. Gdyby naprawdę tak we mnie wjechał, to jego radiolka by pewnie wyskoczyła na tej masce i poleciałaby gdzieś w ten budynek. A jego auto po prostu przejechało jak czołg, nie? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Manewr, przepraszam, ta. Zostawiasz bramę, rozwalamy ci furę, elo. Niestety szef nie ma teraz czasu, bo jest na pościgu. Wow, a gdzie się ścigają? Nie mam pojęcia. No nie, no bez jaj, no. Czemu jego nigdy nie ma, jak jest potrzebny? No, co no, poradzić? Gdzie się ściga skubaniec? W mieście czy na wsi? W sumie sam nie wiem. To pan w imię telefon sprawdzi, no. A? Jak pan spokój, przecież nic mu nie zrobię. Sam jestem, nawet broni nie mam. No w porządku. No. Nie mogę go znaleźć na GPS-ie, proszę pana. Tyle jednostek mam. Ale pan jest złośnik? Proszę pana. No. Ale pan jest złośnik? No nieładnie, nieładnie, no. No nie ma teraz czasu zresztą, że. No, kiedy indziej przyjechać? Dobra, ja wracam do siebie. Ja pierdzielę, nie chcą mi przyjąć do więzienia, bo nie mają czasu. Policjanty nie chcą współpracować, bo nie wiedzą, o co mi chodzi, nie? Jakbym powiedział, że chce się poddać, to pewnie by znalazł czas. Ale chcę to jemu powiedzieć, a nie jakąś ziomkowi, którego nie kojarzę, bo... Ten ziomek mnie wtedy złapie i tyle, nie? Majku, jak będzie miał czas, to do mnie odzwoni na pewno. Nie świrujcie, do sędziny zadzwonię, ją zapytam, gdzie jest Majku Rol. Halo? Halo? Ej, mam biznes u ciebie, bo chłopak mnie ignoruje i potrzebuje na niego namiary. Zgadnę Majku Rolu? Ta, wyjdź, napisz mi SMS-em, gdzie on teraz przebywa mniej więcej, bo ja go nie znaleźć. Co jeszcze? Nie ma mowy. Ej, mówiłaś, że jesteś dobry ziomek i będziesz mi pomagać w trudnych sytuacjach prywatnych, życiowych, uczuciowych, sercowych. No dobra, ale... Nic mi nie zrobię, nie martw się, to nawet zobaczę. Nawet sam jadę, sam jak palec jadę. Zobaczę. Nic już nie stanie. A ty śmierdziuszyca, nie chcę mi pomóc. Myślicie, że mi poda te namiary, czy nie? Bo to sprawy sercowe są, to wiecie, ma złamane serce, mnie nie złapał, ja tęsknię i żal mi. Małpa mi jeszcze może pomóc, skoro sędzina nie chce. Tyle różnych ludzi, że na pewno ktoś się zgodzi. Pan doktor. A co tam? Halo doktorze! No, co jest? Siema, co tam u ciebie? Zajęty jesteś? No nie, a co chciałeś? A jesteś mi w stanie wysłać SMS-em lokalizację Majka Rola i pokojowo jadę do niego, nie mogę go znaleźć? Ja nie jestem na służbie teraz, wiesz, niestety. O, cholera, nie załatwisz tego jakoś? No nie wiem. Czemu się opierdalasz? Co? O, rozłączyło go.
Hejga. Dobry. Ej, ziomek, nie wiesz, gdzie jest Mike Rolo policjant? Mike Rolo? Nie wiem, tam gdzieś na Grape Street chyba coś... Gdzie jest Grape Street? Tam, przy Sadowicach, coś się wie, jak coś nie. Jeszcze raz, co? Przy Sadowniku coś tam się dzieje. Przy Sadowniku coś się dzieje, dzięki za info, ziom. Hejga. No to jakie to są spoko mordeczki, nie? Halo. A wiesz co, Paciek teraz ma. A gdzie? No, porusza się, wiesz, więc tak... Ej, ale czemu jesteś taka niedobra dla mnie? No, bo... Czemu mi nie chcesz pomóc? Gdzieś na Sandy jest, ale dokładnie nie mówię. Jestem dla ciebie bardzo miły człowiek. Dobra, weź. Ej, co się stało? Prowadzi pościg. Już się nie przyjaźnimy? Odkąd zmieniłaś pracę, zmieniłaś się jako człowiek zupełnie. No. No co? Kto nie dzwoni, kto nie pozdrawia, kto nie pisze SMS-u? Ciągle to same. Nie, właśnie nie, jest gorzej dużo. Super. I, ej, co? Tłumacz się. No, słucham. To porobisz. Co? To porobisz. Jeżdżę sobie 200 na godzinę, szukam mojego chupa. Mike Rolla. Okej, życzę powodzenia. A ty co porabiasz? Czekam na mojego partnera. Nadal? No, takie kolejki są. Kuban, jeszcze cię nie odebrał? Mm? Ja, a kolejce stoję, myślę, że jeździ sam. Nie, w kolejce podziwiam. Ale jazda. No to nieźle. I ten, no to możesz sobie pogadać, jaki tak się nudzisz. Chcesz dołączyć do mojego patrolu? Nie. Dlaczego? No jeszcze porwę się i tyle tego będzie. Nie porwę cię, nawet nie mam broni przy sobie. I sam jestem. No. No poważnie, no przecież jak podjadę, to będziesz widziała, czy jesteś tam. Ej, no mam do ciebie pytanie, ja miałam z tobą porozmawiać. No ostatnio miałaś mówić, że masz ważny temat do przygadania i do tej pory już się nie odezwała. No? Czy nie było tak? Usłyszałaś mi SMS-a, że musimy pogadać. Halo? Nie słychać cię. Rozłączyło chyba. Telefony kochane. No. Ej, bo ja mam do ciebie sprawę. Taką... No wiem, no dawaj, co tam? Możesz na tym zarobić. Zarobić mogę na tym? O. Tak. Czy ja słyszałam, że wy się za bardzo nie lubicie z makaronami. A skąd tak słyszałaś? Od jednego z przyjaciół. A jak ja mam na tym zarobić, że się z kimś nie lubię? Hipotetycznie czysto? No bo wy się tak jakoś bardzo nie lubicie, nie? I tam się szczelacie i w ogóle. Na potrzeby tej rozmowy załóżmy, tak, że tak, no. Hipotetycznie. Hipotetycznie tak, załóżmy, że tak. Co hipotetycznie? Tam? To pewnie ich podwijacie. No mów o co chodzi, co? No, to chciałbym bardzo, żebyście jednego typa nie podwijali. Czemu? Bo go bardzo lubię. A jak się nazywa? Tomi. No ale pełne imię i nazwisko, jak miałbym coś takiego zrobić. Tomi Martin. Tomi Martin. I co, i on tam pracuje tam u makaronów? No, tak słyszałam z pogłosek. I jak ja mam na tym zarobić? O, nie wiem, z 20 koła za każde wypuszczenie? Za co? No wiesz, 20 koła za każdą taką akcję. Ale jaką akcję? No wiesz, tak. Czyli ja to przyjmuję płatność z góry za całość, a nie także za jakąś akcję. I jaką akcję? Bo wiesz, no dobra, jak ktoś do mnie będzie strzelał, to przecież ja mu dowodu nie sprawdzę, nie? Wiesz, o co chodzi? To 50 koła z góry. Za co? No za to, żebyście go nie krzywdzili. W sensie, żebym go nie ścigał, tak? Mhm. No i dobra, spoko. A jak już się zdarzy, to żebyście właśnie go nie krzywdzili. Tak, to wtedy zadzwonię do ciebie, powiem, że znalazłem twojego chłopaka i że wygląda jak śmietnik, trzeba go ten z domu zaprowadzić. Może być? Ten. Gdy udało, że jest pijany i z baru wracał. Tak, 50 koła, tak? 50 koła na konto 699, czekam. A, to teraz to ja nie mam czasu. A gdzie jesteś? Na komendzie. Nadal na Sandy? Mhm. No to wyskakuj, jedziemy do banku, bo ja tu jestem pod komendą. Co nie, nie, no co ty, nie. Jest tam Majku Rolu, czy go nie ma, bo widzę, że was dużo jest. Nie, dobra, kończę. Czekam na przelew. Pa. Pa. Ja jeszcze mogę przyjąć, no co tam.
przecież to. Ja w ogóle ich nie ścigam. Mam nadzieję, że mi przeleje pieniądze. No nie ma w ogóle policjantów tutaj. Nie mogę znaleźć żadnego Majka Rola. Dzwonię do niego jeszcze raz. Na pewno lubię, jak do niego dzwoni, więc na luzie. Gdzie ten Majki? Halo. No halo, Majku Rolu, co jest z tobą? No dymy się dzieją, no to jest to. Już jesteś wolny? No, miarę. Gdzie jesteś? Na Sandy czy na LS? Gdzie jedziemy? Na Sandy. Wow. Ale na komendzie czy gdzieś ogólnie? Na komendzie. Dobra, to dawaj wzorowe zatrzymanie z Dorno, przyjeżdża. A czemu zatrzymanie? Za co? I chcę się poddać karze. No dobra. No, dawaj. Nie ma ich na komendzie. Gdzie... Gleba, Gleba, na ziemię, gościu! Brak wojny za kasę? Nie. Brak uszkodzenia siomka, jeżeli będę wiedział, że to on będzie żywy. No. O, patrzcie, chyba biegnie tam. Co ty masz na sobie? Co? Koszulę. Chcesz, nie w pracy jesteś? Nie, no jestem w pracy, tylko miałem... Zasnęło mi się na chwilę. A, okej. Okay. Już, ręce w górze. Za co? Podaję się. Ale do czego się... Po co się podajesz? Podaję się dobrowolnej karze z uwagi na fakt, że brałem udział czynny w napadzie na bank. Na bank? Ale jaki bank? Ten tu obok, przy polach i sadowniczych. Dobra, to jest jakiś 02 zatrzymany. Zna pan swoje prawa? Pewnie, że tak. No zapraszam. Co dobra. O, hejka. Hejka. Służyć, chronić. Ej, odholujesz mój samochód z Entorno? Że nie stało? Spoko. Będę wdzięczny. Hejka? Słod zeskoczył z dachu już. O, cholera, chyba się zgubiłem. O! Nie, tu tu. Majku w szoku, mówi co? Jak, co? To my jak podpisujemy. No to chyba procedury znasz, pod ścianę. Ta. Nie masz nic nielegalnego, alkohol zabiorę z przyzwyczajenia, żebyś się napił. Albo czegoś nie wziąłeś ostatnio, samoloty robiłeś. Ej, ja w więzieniu dopiero się napiję. To ci oddam, jak będę się wysłuchał. Banana mam. Ej, możesz się odwrócić. Oj, łe. Czyli przyznajesz się do napadu na bank obok, tak? Tak, dobrowolnie chciałem się poddać karze. Żależ uważam, że moje auto zachowywało się w dziwny bardzo sposób. Co w znaczący miał wpływ na przebieg całego pościgu i mogło się przyczynić do mojej łatwej ucieczki. Dlatego postanowiłem sumiennie poddać się karze dla sprawiedliwości. Dobra, jadę. Skąd ta nagła zmiana? Zabierzmy ze sobą. Jak nagła? Dobra, już podliczymy z rejberze. No i znowu 20 miesięcy, 20 tysięcy grzywny na standardowy wyrok. Okej. Okay. Pasuje mi. No i wszystko. 400 z pierwszej miesięcy. Okej, no to jest grzywna. No to co? Tylko jeszcze wobec obietnicy. Było, gdzie to jest tu? Siup. O! No to co? Miłej ciarki szybkiej realizacji. Ej, dobra, trzymaj się. No nawet ze mną gadać bardzo nie chciał. Majku Rolu, tak bez ceremonii mnie po prostu wysłał. Ale w szoku jest, o co chodzi. Najpierw ręce bananem naciera, później go ja. Nie bananem głąbię, tylko skórką od banana. I to nawet nie skórką, tylko tym takim zyndzlem górnym, co go odciąłem nożem. No. Siema, wiecie? Siema, co robicie? A nie, siedzimy kurde za napad na sklep. O kurde. Ja za napad na bank. Ile zostałeś? 20-20. Co? Ale...
Sam się poddałem karze po tym, jak już uciekłem, nie? I nie miałem przy sobie ani kasy, ani broni. No to mi dał, tak. Chciał dać 20-20 za Lucy i kurde za napad na step. Jeżeli jest taki głupi... Co? To ty jesteś taki głupi. A ty żeś jest taki głupi. Ej, w ogóle buty wam się poluzowały. Tutaj mi się wydaje. No, ja mam kurde zawsze. Pingwi też. Cholera, jakoś ubrał do tego więzienia. Oni mi dali takie maskę. Tak? Tak.